Załóżmy, że mamy trójkąt ABC. Narysujemy sobie ten trójkąt O, ABC i załóżmy, że mamy tutaj kąt, który ma miarę 30 stopni, tutaj 90 stopni, a tutaj 60 stopni. W tej lekcji dowiemy się, jakie informacje są potrzebne, aby stwierdzić, że dwa trójkąty są podobne. Narysujmy sobie tutaj drugi trójkąt O. Tutaj będziemy mieli x, y, z. I niech ten trójkąt ma takie kąty. 30 stopni, 90 stopni i 60 stopni. Wiemy już, że dwa trójkąty są podobne, to znaczy, że miary kątów jednego trójkąta są takie same jak odpowiednie miary kątów drugiego trójkąta. I widzimy, że tutaj miary, tego trój, miary kątów tego trójkąta są takie same jak miary kątów tego trójkąta. Stąd też, Trójkąt ABC jest podobny do... I dlaczego tutaj pojawia się słowo odpowiednich kątów? Popatrzmy. Musimy to zapisać w poprawny sposób XYZ. Dlaczego tak, a nie na przykład ZXY? Popatrzmy. Zapisując ten trójkąt ABC, to oznacza, że 30 stopni występuje przy A, 90 przy B, 60 stopni przy C. Zapisując XYZ, to również musi się zgadzać. Przy, pierwszym, przy pierwszej literze mamy 30 stopni, przy drugiej 90 i przy trzeciej 60. To mówi nam, że odpowiednie że miary kątów tego trójkąta są takie same, jak odpowiednie miary kątów tego trójkąta. Zastanówmy się teraz, czy potrzebujemy aż trzech. Miar kątów, aby stwierdzić, że dwa trójkąty są podobne. Narysujmy sobie drugi trójkąt tutaj poniżej i załóżmy, że ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt oraz ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt. I czy to wystarczy, aby powiedzieć, że te dwa trójkąty są podobne? Oczywiście, że tak, bo jeśli wiemy, że ten kąt tutaj ma miarę 30 stopni. Ten ma miarę 90 stopni, a wiemy, że suma miar kątów w trójkącie to jest 180 stopni. Tak więc ten kąt tutaj musi mieć miarę 60 stopni. To jest pierwsza cecha podobieństwa trójkątów. Kąt, kąt. Jeśli wiemy, że miary, że miary dwóch kątów, jednego trójkąta, są takie same jak odpowiednie miary dwóch kątów w drugim trójkącie, tak, to możemy od razu stwierdzić, że te dwa trójkąty będą podobne. Kolejną rzeczą, którą wiemy o podobieństwie dwóch trójkątów, to jest y, taki fakt, że jeśli stosunek długości y, odpowiednich boków dwóch trójkątów jest identyczny, to dwa trójkąty będą podobne. Pokażmy to sobie na przykładzie, ponieważ matematykę najłatwiej rozumuje się na przykładach. To będzie trójkąt x, y, z. Co oznacza to, co powiedziałem przed chwilą? Popatrzmy, co to znaczy stosunek długości dwóch boków. Jeśli stosunek długości boku AB oraz XY, zapiszemy to sobie AB, czyli przez XY jest taki sam, jak stosunek długości tych dwóch boków tutaj będziemy mieli BC oraz y z czyli B C przez z I jeśli te dwa ilorazy, te dwa stosunki będą takie same jak AC o oraz XZ, czyli AC przez XZ, to będzie oznaczało, że te dwa trójkąty są podobne. Widzimy stosunek długości tych dwóch boków jest taki sam jak stosunek długości tych dwóch boków i te stosunki są takie same jak stosunek długości tych dwóch boków. A żeby wyznaczyć stosunek długości dwóch boków, to po prostu dzielimy długość jednego boku przez długość drugiego boku. I ta cecha Podobieństwa trójkątów nazywa się bok, bok, bok. Nie możemy tego mylić z cechą przystawania dwóch trójkątów. Tutaj opowiadamy sobie o podobieństwie, czyli zapiszemy sobie tutaj podobieństwo. Czyli jeśli mówimy o podobieństwie i będziemy chcieli skorzystać z tej cechy podobieństwa trójkątów bok, 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 to będziemy myśleli o tym, że stosunek długości odpowiednich boków w tych trójkątach podobnych jest zawsze taki sam. I tutaj tego nie należy mylić. Zawsze, aha, tutaj będzie, jeśli będziemy widzieli taką cechę bok, 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 to będziemy musieli się zastanowić, czy mamy do czynienia tutaj z podobieństwem, czy też z przystawaniem dwóch trójkątów. Przejdźmy teraz do konkretnego przykładu. Załóżmy, że ten bok ma długość 60, ten 30, a ten 30 pierwiastków z 3. A ten trójkąt, aha, jeszcze może powiem tak, nie wymyśliłem długości tych dwóch boków. Dopiero w jednej z kolejnych lekcji dowiemy się, co to znaczy, że trójkąt który ma miarę kątów 30, 60, 90, nazywa się trójkątem specjalnym. Tutaj pomiędzy bokami są specjalne zależności, ale to nie w tej lekcji. Załóżmy, że ten trójkąt ma długości boków 6, 3 i 3 pierwiastki z 3. Jak stwierdzić, y czy te dwa trójkąty są podobne? Popatrzmy. 30 pierwiastków z 3, jeśli podzielimy przez 3 pierwiastki z 3, to otrzymamy 10, czyli stosunek długości tych dwóch boków wynosi 10. Teraz jak e, przejdziemy do BC oraz YZ, to również 30 przez 3 da nam 10. I e, AC przez XZ, 60 przez 6, również da nam 10. Czyli popatrzmy. E, ten bok jest 10 razy większy od tego boku. Ten bok jest 10 razy większy od tego boku. I ten bok jest 10 razy większy od tego boku. Czyli tutaj mamy do czynienia z powiększoną wersją tego trójkąta. Albo że to jest pomniejszona wersja tego trójkąta. Ponieważ stosunki długości odpowiednich boków są takie same. Więc tutaj możemy stwierdzić, że na mocy tej cechy bok, 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 że te stosunki są identyczne, że te dwa trójkąty są podobne. Przejdźmy teraz do kolejnej bardzo ciekawej rzeczy. Stwórzmy sobie taki trójkąt ABC. Zaraz tutaj dam wierzchołki A, B C. I teraz skonstruujmy sobie taki odcinek XY. Może w tym miejscu. O XY. XY. I. Jeśli byśmy chcieli zbadać stosunek długości tego odcinka do tego odcinka, to podzielilibyśmy długość odcinka XY przez AB. I załóżmy, że ten stosunek jest równy jakiejś liczbie K, czyli jeśli to by było 4, to by było 2, to mielibyśmy, że ten stosunek wynosi 2, czyli że ten odcinek byłby dwa razy większy od tego odcinka. Teraz konstruujmy sobie jeszcze jeden odcinek YZ, czyli o. Tutaj, w tym miejscu, stworzymy sobie yz, i teraz, gdybyśmy chcieli zbadać stosunek długości tego odcinka yz do bc, to również wykonalibyśmy iloraz. Załóżmy, że ten stosunek będzie taki sam jak stosunek długości xy do ab, czyli będziemy mieli, że k jest równe również bc przez yz. Tak? Czyli jeśli przemnożylibyśmy sobie XY przez ab równa się k przez ab obu stronie, to mielibyśmy, że XY równa się ab razy jakiś czynnik. I aby otrzymać yz, to musielibyśmy również bc przemnożyć przez ten sam czynnik. I załóżmy sobie jeszcze jedną dodatkową rzecz, że ten kąt, który znajduje się tutaj, pomiędzy ab i bc, jest takim samym kątem, jak kąt, który znajduje się pomiędzy tutaj XY y a yz. Zadajmy sobie teraz takie pytanie, czy te dwa trójkąty są podobne? Popatrzmy, bok x, y powstał w wyniku przemnożenia boku aB przez liczbę k oraz tak samo, yz powstał w wyniku przemnożenia bc przez tę samą liczbę i pomiędzy tymi bokami kąt jest... Taki sam, więc istnieje tylko jedna opcja tutaj na długość tego boku. XZ. Ten bok również powstanie w wyniku przemnożenia tutaj tego boku AC przez stałą K. I e, te dwa trójkąty będą do siebie podobne. Więc to jest odpowiedź na to pytanie. Tak, te dwa trójkąty są do siebie podobne. Z czego tutaj będziemy teraz korzystali? Będziemy korzystali z takiej cechy, która nazywa się bok-kąt-bok. Bok. Tutaj nie możemy tego mylić z cechą. E, przystawania trójkątów. To, jest, to są cechy podobieństwa trójkątów i tutaj jeśli e, mówimy o podobieństwie, to rozumiemy przez bok, kąt, bok coś takiego, że jeśli, e, że jeśli długości dwóch boków w jednym trójkącie są proporcjonalne do długości odpowiednich boków w drugim trójkącie, czyli tutaj e, mam na myśli AB oraz XY, BCYZ, oraz dodatkowo, jeśli kąt pomiędzy tymi bokami jest taki sam, to dwa trójkąty są do siebie podobne. Czyli to jest cecha bok-kąt-bok. Bok. Stosunek długości dwóch boków w dwóch trójkątach, jeśli jest taki sam oraz kąt pomiędzy tymi bokami jest identyczny, to dwa trójkąty są do siebie podobne. Przejdźmy teraz do konkretnego przykładu, żeby zobaczyć jak działa ta cecha bok-kąt-bok. Bok. Narysujmy sobie tutaj traki, trójkąt i załóżmy, że ten bok ma długość 3, ten ma 2, a ten ma 4. I ten kąt sobie oznaczymy tutaj na zielono. I teraz popatrzmy. Tutaj będziemy mieli coś takiego. To ramię będzie miało długość 9, a to 6. Już oznaczam 9. A tutaj 6 i kąt pomiędzy tymi ramionami będzie takim samym kątem, jak kąt, który występuje tutaj. I teraz popatrzmy. E, tutaj mamy dwa boki i kąt pomiędzy tymi dwoma bokami. Gdybyśmy to połączyli w taki sposób i chcielibyśmy myśleć o trójkątach. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt i te dwa ramiona, które tworzą ten kąt, popatrzmy, są tak samo proporcjonalne do siebie. Jeśli 3 przemnożymy przez 3, otrzymamy 9, oraz 2, jeśli przemnożymy przez 3, to otrzymamy 6. Więc w tym przypadku istnieje tylko jedna opcja na stworzenie sobie trójkąta. Tutaj i ten bok będzie również musiał powstać w taki sposób, że ten bok przemnożymy przez tę samą liczbę, czyli w naszym przypadku przez trójkę, bo 3 razy 3 da nam 9, 2 razy 3 da nam 6, kąt pomiędzy... Tymi ramionami jest taki sam, więc ten bok tego trójkąta będzie miał długość 4 razy 3, co da nam 12. I te dwa trójkąty na mocy cechy bok kąt, bok są również podobne. A gdybyśmy mieli taką sytuację, że mielibyśmy dwa ramiona, o takie, tutaj mielibyśmy 9, a tutaj mielibyśmy 4. I kąt pomiędzy tymi ramionami tutaj byłby również identyczny, jak w tym trójkącie. Teraz popatrzmy. 3 razy 3 da nam 9, ale 2 razy 2 da nam 4, czyli widzimy, że te boki nie są tak samo proporcjonalne do siebie. Czyli, aby otrzymać ten bok, to musimy długość tego boku przemnożyć przez 3, a długość tego boku musimy przemnożyć przez 2, aby otrzymać ten bok. Więc tutaj nie stworzymy sobie e, trójkąta podobnego. A gdybyśmy jeszcze rozpatrzyli taką sytuację, że tutaj mielibyśmy, może zmienię kolor. O, jak już trzymaliśmy się fioletowego. Gdybyśmy tutaj mieli 9, a tutaj mieli 6, czyli mamy takie same długości tych odcinków jak tutaj, ale nie znalibyśmy kąta, który występuje tutaj. Nie moglibyśmy stwierdzić, czy, że możemy tutaj stworzyć taki trójkąt, który będzie podobny do tego trójkąta, ponieważ nie znamy tego kąta. Czyli aby korzystać z cechy bok-kąt-bok, -bok, musimy znać. W tych dwóch trójkątach, jeśli będziemy mieli tutaj dwa ramiona, musimy wiedzieć, że te dwa kąty mają taką samą miarę, oraz aby otrzymać to ramię, musimy przemnożyć trójkę przez pewną liczbę, ale to samo musi się ty tyczyć tych dwóch pozostałych ramion. Tutaj e, dwa musielibyśmy przemnożyć przez 3, aby otrzymać 6. 3 razy 3 mamy 9, czyli mamy tę samą liczbę k. I kąt również pomiędzy tymi ramionami musi się zgadzać. Podsumujmy sobie teraz to, co dowiedzieliśmy się w tej lekcji. Aby stwierdzić, że dwa trójkąty są podobne, wystarczy pokazać, że zachodzi cecha kąt-kąt, czyli że dwa kąty jednego trójkąta mają takie same miary jak odpowiednie kąty drugiego trójkąta. Mamy również cechę bok-bok-bok. Przypominam, że to, jest, że to oznacza co innego niż cecha przystawania trójkątów, ponieważ tutaj chodzi, że... Jeśli stosunki długości boków jednego trójkąta oraz odpowiednich boków drugiego trójkąta są takie same, to znaczy, że dwa trójkąty są podobne. To oznacza właśnie tutaj, dzieliliśmy przez siebie odpowiednie boki i widzieliśmy, że otrzymaliśmy dokładnie tę samą liczbę i potrafiliśmy powiedzieć, że te dwa trójkąty są podobne. Tak samo mamy bok, kąt, bok. Czyli jeśli będziemy wiedzieli, że stosunek długości jednego boku oraz długiego boku jest taki sam jak stosunek długości dwóch innych boków, a kąt pomiędzy tymi bokami tutaj w tych dwóch trójkątach, które używaliśmy do badania tych stosunków jest taki sam, to będzie znaczyło, że te dwa trójkąty są podobne. I widzimy, że skoro liczyliśmy te stosunki, to będziemy mogli mieć stałą K, czyli będziemy wiedzieli, w jaki sposób trzeba przemnożyć długość jednego boku, aby otrzymać długość drugiego boku. Jeśli nie będziemy znali tej długości boku naprzeciwko tego kąta, to bardzo łatwo będziemy mogli sobie to wyznaczyć, mnożąc długość tego boku przez tę liczbę, aby uzyskać tutaj długość tego boku. I to są cechy podobieństwa trójkątów.